kameruje się. Muszę zobaczyć. Nie kameruje się, trzeba uważać na to. A nie, jednak się kameruje. No proszę, oszukano mnie. Także jesteśmy na mapie. I teraz na sidequestie robimy tak. Cały ten obszar, ten kwadrat, prostokąt raczej, zamierzam odkryć. Ale najpierw. Przypominam, że w poprzednich sidequestach zdarzało nam się obskakiwać w pierdol i zdarzało nam się uciekać. I teraz przyszedł czas na to, żeby wyrównać rachunki. Ale najpierw. Bo pamiętam, że tutaj było coś, co wyglądało jak baba wodna. Jestem gotowy powiedzieć, że to jest baba wodna. Zobaczmy. Trupojady, Queen i Igni. Plus północny wiatr. Północnego wiatru chyba nie mam. Tutaj muszę sprawdzić. Na pewno chcemy to. Północny wiatr. Bomba. Księżycowy pył. Jest północny wiatr. No proszę. Tutaj. Quen. I Igni sobie włączymy. No hej. O, proszę bardzo. Halo. Chcesz jeszcze? Uciekłam, aj! Dobrze. Dałem się jak tania szmata zabić. Nawet nie zabić, tylko po prostu zaatakować. Buty kawalerzysty jakieś. Mutagen z baby wodnej. Mówiłem, że to jest baba wodna. Mówiłem. Ale silna była. Trzeba przyznać to. Była kurwa silna. Ale no nic. Zobaczmy skarby, jakie z tego dostaliśmy. To jest słabsze. No, nie jestem zdziwiony. No i to też jest słabsze. To by pomyślał, no. To była walka, którą się odbywa na pierwszych poziomach, żeby potem właśnie mieć lepszy ekwipunek, co? Już mówię, no. Ona mogła mnie bez problemu zabić i normalnie by mnie pewnie zabiła, gdybym nie był przygotowany na walkę. Ale potem jest właśnie bestiariusz, żeby spojrzeć, co na przeciwnika działa i się nie pieprzy. Spierdalaj. Dodatkowo, myślę, że tamten kwadrat, jako kwadrat, to ja wezmę i po prostu cały przejdę, spróbuję przerasować te wszystkie sidequesty tam. W sensie te lokacje, przynajmniej lokacje. Tak, żeby zrobić z tego dłuższy materiał, już chuj, że nawet godzinny. Bo nie wiem, ile mi to zajmie, ale jak mi to zajmie godzinę, to będzie godzinny materiał. Żeby nie robić aż tyle tych sidequestów, mimo wszystko. I wiadomo, jak ktoś będzie chciał zobaczyć, to sobie obejrzy. Jak ktoś nie będzie chciał, to sobie nie będzie oglądał. Halo, proszę, znak. Hej, ja wiem, Geralt, że jesteś zainteresowany małymi dziećmi. Ale... Diabli dół. Pamiętam, to było to obozowisko bandytów. Ano. Tak, przy okazji. Dostałem jakieś tam ten... Karteluchy zdobyłem. Bo jak się gra w karty, to czasami się też patrzy, co taki kowal, który z wami zagrał, czy inny taki, ma w ekwipunku. No i jeden z nich miał akurat mapę. O, wilki. Mogą być. No hono. Naprawdę. Nie chcesz ginąć.
Kurwa, tam są psy. Nie, dziękuję. Znaczy nie, żebym się bał. Ale kurwa mać. Wilki to ja zabiłem z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że z wilków jest strasznie dużo zazwyczaj jedzenia, które mi się może przydać. Znowu. Jakiś trupojad. Ekwipunek. To mi jest na pewno potrzebne. Plus, co mi jeszcze będzie potrzebne? Trupojady. To chyba tylko z bawodna jest chyba taka na północny wiatr. Czuję, że to ten. Tylko to? Zobaczmy, co oni tam jeszcze lubią za petardy. Ten lubi, ale ten ma księżycowy pył. No ale nie dziwne, bo jest moglakiem. Tak, to ma sens. Myślę, że jak nie lubią igni, przynajmniej niektóre, to mogą lubić... Ktoś może polubić gwiazdę tańczącą. Algul. O kurcze blade. Bardzo jesteś kurwa chytry. Czy wy to widzicie? Nie dostaję teraz obrażenia. Nie podoba mi się to. No i uniknął. No i ma. Nie wiem, co mam zrobić, żeby go się pokonać. Za blisko podszedł. Jestem troszeczkę w dupie. Pokaż mi północny wiatr. Nie no, nie ma... Północny wiatr nie ma sensu, bo jestem downem. Głównie dlatego. Poczekajcie, dajcie się zastanowić. Co on może lubić? Ode mnie. Może lubić oberwać skłę. Leczy się, skurwysyn. Może mocnymi. Na nic mi nie dadzą. Znaczy, dadzą tyle samo, co zwykłe. Trzeba go palić. Palenie też chuja. Coś trzeba zrobić, żeby to zabić. Muszę pomyśleć. Myślę, że uda mi się szybciej to zrobić. Daj mi sekundę. Proszę pana. Kurwa, te kolce. O, wiem, może Ard. Ard też mi nic nie da. Co może być takiego na Algulu, żeby go zajebać? Może trzeba go od tyłu bić, bo dupę to ma widzę taką średnio opancerzoną. Może wystarczy kusza. Mogę strzelać do niego z kuszy, ale wygląda na to, że gówno mi to da, bo on się zaraz uleczy. Widzicie to? Czemu tak? Bestiariusz, proszę mi pokazać. Ghoul. Ciężko pisać ghoule i grawiery. Algul. Jak się walczy z Algulem? Na tego działa igni, ale widzę, że tylko na tego. Bo na tego na przykład już nie. Mogę spróbować jeszcze Irden na pewno. Ekwipunek. Pokażcie mi ekwipunek mój. To otworzymy. Blokuje magię i magiczne zdolności potworu. Nie sądzę, by to miało za dużo związku z magią. Powstrzymują przemiany potworu. Może to. Kartacz, spróbujmy. Samum jest. Szczyk oślepia, ale no nie wiem. Nie brzmi to wystarczająco dobrze. To mi się może przydać. Daj mi zamiast tego odwaru. Załóż mi trupojackie coś. Ja używam... Ja nie używałem kurwa srebrnego miecza, naprawdę. To ja się dziwię, co się tak dzieje?
Czarna krew. Jaskółka. Irden. Poproszę. Ale jesteś pasku. Dobra. Dostanę jeszcze te parę obrażeń. Ja pieprzę. Ja wyciągałem srebrny miecz. Przykro mi. Za samego siebie jest mi przykro. Panie i panowie, przepraszam was. Przepraszam was. Nie wiedziałem, że jestem debilem. Nie spodziewałem się. Te nie. Te nie. Chujowo. Chujowo, żebym chociaż kurwa umiał z nim walczyć. Algul. Axi. Aha, no tak. Algul to taki przechuj wśród guli. Algul różni się od zwykłego gula rozmiarem, to jest najważniejszy skryt. No co z gule? Algul oraz wymiary cmentary potrafią być wychowane, a po prostu znacznie bardziej niebezpieczne. I robią sobie kolce na grzbiecie. Kurwa, oczywiście, że Axi. No spróbować trzeba było wszystkiego do skutku. A nie powiedzieć, dobra, to ja nie umiem, to ja już głupi jestem, będę bił jak chcę. Przepraszam was. Przepraszam, nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się dwóch rzeczy. Po pierwsze, że gul będzie miał takie rzeczy. Po drugie, nie spodziewałem się, że jestem idiotą. Dzikie psy. Chyba tylko z wami mogę walczyć. Dałem się już, już nie mogę. Daj się obijać jak skurwysy. Zażenowany już nad własną walką. Straciłem chęć do bycia wiedźminem. Głównie ze względu na to, że jestem chujowym wiedźminem. Smutno mi. Także, ale to tyle. Mam nadzieję, że ile mi to zajęło? Pół godziny, co? Zgaduję. Zabicie jednego pierdolonego algula. Nie. 12. Niecały kwadrans. Dobrze, dziękuję wam wszystkim za uwagę. Nawet, proszę, nie komentujmy tego, co zrobiłem. Błagam. Ja już wiem, ja potrzebuję mieć bestiariusz. Tak. Albo potrzebuję walczyć z jakąś wywerną, bo wtedy dobrze mi idzie. Widzimy się, jak zacznę robić godzinny materiał z wyczyszczenia całego kwadratu. Cześć.